Witajcie kochani, już dosłownie za chwileczkę spotkamy się z naszą rodziną, z naszymi bliskimi i wspólnie zasiądziemy do wigilijnego stołu, na którym to na pewno zobaczymy krokiety, pierogi, sałatki, różnorakie ciasta, a wiadomo, wszystko to jest bardzo bogate w węglowodany, w te cukry proste, których na diecie ketogenicznej się wystrzegamy. No i teraz pytanie, czy trzymać tę dietę przez okres Świąt Bożego Narodzenia? Czy liczyć te wszystkie węgle, czy jednak odpuścić sobie? W dzisiejszym vlogu opowiem Wam, jak te święta będą wyglądały u mnie. Otóż kochani, ja Święta Bożego Narodzenia traktuję w sposób wyjątkowy, bo jest to niewątpliwie wyjątkowy czas, raz w roku w takim klimacie magicznym, można tak to nazwać, spotkamy się właśnie z naszymi bliskimi, z naszą rodziną. I to jest właśnie najważniejsze. Najważniejsze, żeby się spotkać, porozmawiać, pośmiać, a nie liczyć wszystko podczas jedzenia. Tak, ja w tym roku podczas Świąt Bożego Narodzenia będę jadł dosłownie wszystko i przypominam, no sami dobrze wiecie, że jestem na diecie ketogenicznej, natomiast tak, będę jadł wszystko, natomiast z głową. Jeżeli chodzi na przykład o pierogi, spróbuję wszystkich, ale nie w ilości 20-30, nie będę ładował tego szuflą sobie do buzi, tych pierogów, tych krokietów i tak dalej, tylko zjem sobie dwa i to mi wystarczy. Ciasto tak samo, spróbuję, oczywiście. I teraz kwestia. Czy takie zachowanie może wyrzucić z ketozy, czy nie? Jak to później będzie po świętach? Czy trzeba będzie wracać do okresu adaptacji, czy nie? Otóż, kochani, im dłużej jesteście na diecie ketogenicznej, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wypadniecie z tej ketozy. A nawet jeżeli wypadniecie, to tak jak powiedziałem wcześniej, im dłużej na niej jesteście, tym szybciej później się zaadoptujecie. Później, po świętach, nawet wystarczy okres postu 24-48 godzin, totalnego postu, nic nie jedzenia i wtedy wasz organizm wróci do tego, co było wcześniej. To nie jest tak, że jesteście na diecie pół roku, dwa dni sobie pojecie i później z powrotem trzeba się adaptować przez 3 miesiące. Nie, to tak nie działa. Organizm na wszystko potrzebuje czasu. Tak samo właśnie jak byliście na adaptacji, musieliście zniwelować te węglowodany do bardzo minimalnych wartości pokroju 20-30 gramów, tak to się dzieje też później. To jest... Nasz organizm wymaga cierpliwości. I teraz, kochani, kiedy ja spędzałbym te święta z kalkulatorem przy talerzu? Kiedy? Kiedy byłbym zawodnikiem fitnessu, kulturystą, generalnie na moim ciele, na mojej formie bym zarabiał, byłaby to moja praca. A tak nie jest. Dlatego ja w tym roku skupiam się na spędzeniu fajnego czasu z bliskimi, a nie właśnie na liczeniu tych węglowodanów. To nie, dla mnie to się mija z celem. Zrobicie jak chcecie, ale ja mówię, jak to będzie wyglądało u mnie. I tak jak, kochani, kiedyś mówiłem na vlogu odnośnie ketozamordyzmu, każdy organizm jest inny. To, że jednego porcja 60 gramów węglowodanów na dobę wyrzuci z ketozy, drugiego 80 gramów, a trzeciego może i 100 nawet. Pamiętajcie, obserwujcie własny organizm, słuchajcie się jego, a nie ślepo patrzcie w wykresy, kalkulatory i różne liczby. A nawet jak po świętach dostaniecie sraczki, no to trudno, ale będziecie mieli bodziec, żeby wrócić do tej ketozy, wrócić do tego pięknego okresu, pięknej diety, według mnie, pięknej diety, która pomoże Wam naprawdę poprawić jasność umysłu, spalić Waszą podskórną tkankę tłuszczową, wyregulować hormony i powrócicie do pięknego życia. A jeszcze, kochani, mam taki pomysł dla Was. Jeżeli te święta spędzacie u rodziny, to przygotujcie w domu potrawę bożonarodzeniową właśnie w wersji ketogenicznej. Pokażcie im to, niech zasmakują. Jestem pewien, że im to właśnie zasmakuje i już na przyszłe święta one, te święta będą takie bardziej ketogeniczne. A w ogóle jedząc wszystko przy tym wigilijnym stole będziecie mieli święty spokój z tymi tekstami. Przestań, dlaczego? Przecież są święta, zjedz to, zjedz tamto, oj nie wygłupiaj się i tak dalej. Znacie te teksty? No na pewno nieraz to słyszeliście, dlatego święty spokój dla Waszej głowy i dla Waszych domowników.
Na sam koniec chciałbym życzyć Wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie ten czas z najbliższymi w najlepszy możliwy dla Was sposób i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, hej!